Bardzo dobra robota, Siergiej. Bardzo dobra robota, chodź. Ty już jesteś wprawiony. Witajcie w kolejnym odcinku Royal Trip High Five. Siergiej, wsiadaj. Dzisiaj na spokojnie. Bez nerwów, bez właściciela. Jedziemy podbijać Bydgoszcz. A je. Merry Christmas! Siergiej, pasy masz? Musimy coś zrobić, bo my legalni jesteśmy. Zanim wyjedziemy, musimy coś zrobić z bronią. Co masz na myśli? Daj mi ją. Tylko nie tak, żebym odcisków nie miał, żeby to, jak coś to na ciebie. Dobra. Dobra. Jedziemy na Bydgoszcz. Pozdro z Bydgoszczy, witajcie w kolejnym odcinku serii Royal Trip High Five. Dziś Gelenda G800 Brabus. I tu przy okazji pozdrowienia dla bydgoskich car spotterów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra obstawa, dobra. Jak spotkałem się tam z właścicielem Gelendy, to 10 ich stało i robili wszyscy zdjęcia. No, szacun za robotę. Przedajcie śmiało, ile was się zmieści, tyle was się zmieści. Dzisiaj mam obstawę. Pokażecie mi trochę miasta? Wiadomo, mordo. Mordo! Oczywiście! Mordo! Tutaj możesz przycisnąć na tyle, ile cię stać, nie? No nie, no do 50 oczywiście. Jak to syczy! Te turbiny! Siemanko Buczo! Siemano! Syczące turbiny to jest co? Tu jest bardzo, bardzo cichutko, więc mam nadzieję, że taki flyby nagramy. Mógłbym cię poprosić, żebyś podtrzymał? Zrobimy taką akcję. Cofnę się i posłuchajcie, jak podczas jazdy brzmi ten samochód. Coś niebywałego. Ja to wiem, wy to za chwilę usłyszycie, zobaczycie na nagraniu. Co? Dobrze jest, co? A jak to z zewnątrz? Bardzo dobrze. Mam nagrane, mogę ci, a w sumie. Ja pierdzielę. Do tej pory mam ciarki, jak ty w auto bierze, nie? A jechałem nim z 3 lub 4 razy już. No proszę. No niesamowite wrażenia ona robi. To Waldek zabiera w takim razie. W porządku. Naprawdę najlepsza super osoba, jaką w tym roku prosto poznaliśmy. Prosto? Lewo, te. Prawo, prawo, sorry. Powiem wam, że mam porównanie do G-klasy stuningowanej przez Top Car G850 mojego przyjaciela Kamila, który ma też Lambo takie. Na niemieckim blacha? Tak, 7, no, 7PL. I tamten samochód, no na razie powiem wam, że Brabus jest spoko, ale tamta bardziej mnie zaskakiwała. Posłuchajmy na neutralnym. Mam info, że na miasto wyjeżdżamy, ludzie będą łapy się znaczać. Brzmi dobrze. Brzmi bardzo dobrze. Waldek słynie z tego, że bardzo dużą uwagę przykuwa do detali. No i chociażby manetki są zmienione. Pięknie wygląda logo Brabusa na tych manetkach. Niesamowitego smaku dodaje pedały hamulca. To jest tytanowa blacha Brabusowa. Dodatkowo tutaj logo Brabusa. Fajna czerwona skórka i to nawiązuje do tych pasów, ale też do wykończenia fotela. Jejku, jaka miękka skóra, jaka przyjemna. O masakra. Nawet kabel USB Waldek musi mieć czerwony, bo akurat taki pasuje. To, co muszę wam pokazać. Otwórzmy sobie maskę. Pod maską cudowny, 4-litrowy co prawda, ale cudowny silnik. V8 biturbo, chociaż te turbiny teraz są tak zrobione, on ma 800 koni. Jak przyjrzycie się z bliska, to macie drobinki złota na tej pokrywie. Nie wiem, czy widzicie te drobinki. I poza tym, na dużą uwagę, zasługuje ten pasek LEDowy. W zasadzie te dwa paski LEDowe, które są po obu stronach, bo to jest nietypowe. I przede wszystkim brak tablicy rejestracyjnej z przodu. Akurat ona jest na magnes i zdjęliśmy ją przed nagraniem. Czasami trzeba jeździć z tablicą, ale zobaczcie tylko, jak to auto wygląda bez przedniej blachy. Przecież ten przód jest cudowny. Właściciel zmienił wlot, chociaż to jest fejkowy wlot. Jezu, myślałem, że to jest prawdziwy wlot.
No to szkoda. Mimo wszystko zobaczcie, jak to wygląda. To jest przepiękne, przepiękne wyżłobienie. Mało która G-klasa wygląda tak groźnie jak Brabus 800. Nie mogło oczywiście zabraknąć 23-calowych felg. Zaciski hamulcowe, brabusowe. Zobaczcie, jakie one są wielkie. To jest moja ręka. To jest moja ręka. Mam niemałą rękę. Kurczę, ciężko, tak teraz się zastanawiam, sprawić, żebyście doświadczyli na przykład dźwięku, czy niektórych smaczków takich, drobnostek. Ciężko pokazać wam, tym, którzy teraz oglądają, jak zajebiście brzmi ten samochód. Ale spróbujemy! Chłopaki! Pomożecie? Jednego potrzebuję! Potrzebuję pokazać tu, jak brzmi to. Posłuchajcie. Tego się nie da podrobić. Tego się nie da podrobić. Nawet seryjna G-klasa brzmi fajnie, ale tu wydechy, oczywiście tytanowe od Brabusa, robią robotę podwójnie. Przejmę od ciebie kamerę, dziękuję ci bardzo za pomoc. I pokażę wam jeszcze. Kurczę, to jest tak brudne auto. Poświęcę swój malutki palec na to, żeby odsłonić wam. Jezuk. Ała! Się oparzyłem. Wydechy brabusowe tak wyglądają. Zwróćcie uwagę, że przy nadkolach, no te poszerzenia z tej perspektywy naprawdę, naprawdę szeroko dobrze wyglądają. Przy poszerzeniach macie dokładki karbonowe, na przykład tu. Tu też są fejkowe wloty, to jest efekt wizualny. Nie ma lotki, co akurat ja ubolewam nad tym. To znaczy, nie wiem, czy to kwestia wjazdu do garażu. I z przodu, co prawda, fejkowe znowu, ale wloty karbonowe. Takim bardzo, bardzo fajnym smaczkiem jest to, że ta maska, ona tu ma taki ukryty napis Brabus i kierowca, który prowadzi to auto, zawsze wie, czym jeździ. Nigdy się nie pomyli. Pięknie. No i całość z tyłu dopełnia koło, też w karbonie i też z napisem Brabus, ale tam chyba pusto jest. A, pamiętam, że jest pusto, bo co ciekawe, właściciel montuje do haka taki stojak na rowery, dwa rowery sobie po Europie ciągnie, elektryczne i można auto użytkowe. No i jak mówimy o takich smaczkach, to nie można zapomnieć o tych blokadach. Zobaczcie, jak to wygląda. Cudownie. No dobra, umyta. Troszeczkę musi oschnąć, więc zabieram ją na przejażdżkę. No i kolejna ciekawostka. Podświetlany napis Brabus. Cudowna sprawa. Te smaczki są niesamowite. No dobra, no skoro musi trochę oschnąć. Dokładnie. Nie wiem, kto to powiedział, ale bardzo mądrze mówi. Już suchutki. Cudownie. Wartość tuningu nawet całej tej G-klasy Brabus, przez Brabusa, to jest równowartość Mercedesa S560. To jest blisko 1 000 000 zł. To jest coś niesamowitego. Z tego co wiemy, to około 2,5 miliona, nie? 2,5 miliona to jest masakrycznie dużo pieniędzy. No tak. I to warto też podkreślić, że to wbrew pozorom nie jest tak stereotypowo auto. Wygląda na gangsterskie, ale nie jest takie dla gangsterów. To znaczy, znam właścicieli G-klas w Polsce i gangsterzy jeżdżą innymi. O, to tak mogę wam powiedzieć. Ten właściciel jest przecudownym, zarąbistym człowiekiem. Ma te samochody i dzieli się tą pasją z innymi. To prawda. I już wtedy wiedziałem, że to jest najlepszy człowiek, jakiego poznaliśmy, nie? Oglądałem kiedyś film, który zapadł mi tak w pamięć, że jest najlepszym filmem, który dotychczas obejrzałem. I w tym filmie jest jedna bardzo ważna sentencja przekazana. Happiness is only real when shared. I Waldek motoryzacyjnie spełnia tą samą sentencję. To znaczy, ja mam podobnie w życiu. Zauważyłem, że jeżeli na przykład podróżuję gdzieś po Europie, ale jestem sam, to nie jest tak fajne, jak jestem z drugą osobą, czy bliską, czy kimś, z kim mogę dzielić to szczęście swoje. Posłuchajmy. Tak to się drze. Wow! Tak, to nie brzmiał dzisiaj jeszcze. Ryknął. Zaparkujemy przy Oplu, przy mojej cudownej Merivie i pożegnamy się z wami. Ja jeszcze sam na chwilę na przejażdżkę wpadnę. Bardzo wam dziękuję. Zapraszamy ponownie. Będziemy gościć. I wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wam również. A ja jeszcze na chwilę na przejażdżkę lecę. Jadę z pieskiem na Royal Tripa, nie wiem czy wiecie. A Zula na mnie czeka. A jakby tak spróbować? Z procedury nie ruszył. Telefon mi gdzieś wypadł.
tego przyspieszenia. O! Nie ma chyba człowieka, któremu się nie podoba takiej klasa. Coś niebywałego. A jak jeździ? Jak jeździ, powiem wam, że ciekawostka. Ten samochód jest właściciela o imieniu Waldek. Waldek rok temu dał mi jeszcze inny samochód, S800. Ten sam praktycznie tuning, wizualnie trochę co innego, ale to niewiele, jeśli chodzi o doposażenie auta. Cenowo bardzo podobnie, też bardzo grubo poleciał. I bardzo z tego miejsca ci dziękuję, Waldek, za to, że chciałeś dać kluczyki do tego samochodu, jednego jak i drugiego, do tego teraz, i pokazać szerszej widowni, jaki to ciekawy samochód. Kręci się pod Bydgoszczy, ale też po Warszawie, bo my z Waldkiem z reguły w Warszawie się widujemy. Dlatego bardzo ci dziękuję za zaufanie, za wszystko. A teraz gaz do dechy! Weź tu zapanuj nad nim, jak on się tak rwie, traci trakcję, wszystko, a idźcie wy z takim autem, za mocne jest. Emocje mną targają. Spalanie w tym samochodzie 53 litry, cudowne, cudowne. Bardzo fajny samochód, naprawdę przyjemnie mi się. Cześć, hej, cześć. Bardzo przyjemnie mi się jeździło tym autem. Bardzo dziękuję Waldkowi jeszcze raz. No i kończymy materiał. Royal Trip, kolejny dzień Bydgoszcz. Chyba udany. A jutro będzie jeszcze grubiej? Nie wiem, czy będzie jeszcze grubiej. Pokażę wam fajne Lambo, ale przede wszystkim polecimy w powietrze. A to, co wy z tą informacją zrobicie, to już zostawiam wam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I widzimy się już jutro w powietrzu. Cześć!